Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Eucharystia, będąc źródłem miłości dla życia Kościoła, jest szkołą miłości i solidarności, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Papież nawiązał także do jego wczorajszej podróży apostolskiej do Sarajewa. Jego świątobliwość dziękował władzom i obywatelom za serdeczne przyjęcie. Zachęcał jednocześnie wszystkich do kontynuowania dzieła duchowej i moralnej odbudowy społeczeństwa. Dziś w wielu krajach, w tym we Włoszech, obchodzi się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało. Ojciec święty Franciszek podkreślał, że kiedy bierzemy i spożywamy ciało Chrystusa, jesteśmy z Nim zjednoczeni. Jednocześnie zobowiązujemy się do realizowania jedności między nami, przekształcania naszego życia w dar, szczególnie dla najuboższych. Chrystus jest obecny w wydarzeniach dnia powszedniego. Jest w każdym człowieku, nawet najmniejszym i bezbronnym, akcentował papież. Eucharystia, będąc źródłem miłości dla życia Kościoła, jest szkołą miłości i solidarności. Ten, kto karmi się chlebem Chrystusa, nie może być obojętny wobec tych, którzy nie mają chleba powszedniego. A dziś wiemy, że jest to coraz poważniejszy problem, mimo wysiłków społeczności międzynarodowej i wielu organizacji. Trzeba zatem określić szczegółowe propozycje i plany, aby rozwiązać jego strukturalne przyczyny. Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do swojej wczorajszej podróży apostolskiej do Sarajewa. Udałem się do Sarajewa w Bośni i Hercegowinie jako pielgrzym pokoju i nadziei. Sarajewo to miasto symbol, podkreślał ojciec święty. Przez wieki było miejscem współistnienia narodów i religii, i to do tego stopnia, że nazywano je Jerozolimą Zachodu. W nieodległej przeszłości stało się symbolem zniszczenia wojną. Obecnie jest w trakcie pięknego procesu pojednania i zwłaszcza dlatego tam się udałem, aby wesprzeć ten proces pokojowego współistnienia różnych narodów. Jest to proces mozolny, trudny, ale możliwy i prowadzą go dobrze. Jego świątobliwość dziękował władzom i obywatelom za serdeczne przyjęcie. Zachęcał jednocześnie wszystkich do kontynuowania dzieła duchowej i moralnej odbudowy społeczeństwa. Centrum Światowej Polityki na dwa dni przeniosło się do niemieckiej Bawarii. Na zamku Elmau u podnóża Alp rozpoczął się dziś szczyt grupy G7. Biorą w nim udział przywódcy 7 najbardziej uprzemysłowionych krajów świata. Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jednym z tematów ma być m.in. kwestia przedłużenia sankcji wobec Rosji. Kilkadziesiąt armatochaubic, bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych i inny rosyjski sprzęt wojskowy zauważony został na platformach kolejowych w pobliżu granicy z Ukrainą. To nagranie pojawiło się wczoraj w internecie. Jego autentyczność nie została na razie potwierdzona. Można jednak zauważyć kilka wagonów z logo rosyjskich kolei. A tu automatyków, i tankistów. Od kilku tygodni Ukraińcy donoszą o kolejnych transportach rosyjskiego sprzętu wojskowego, który trafia do separatystów na wschodzie kraju. W tym tygodniu w Donbasie na nowo rozgorzały walki. W walkach w Marince zginęło 2 ukraińskich wojskowych, a rannych zostało 30. Jednak ofiary są po obu stronach. Wśród prorosyjskich separatystów zginęło 10 bojowników, ponad 80 zostało rannych. Kijów ostrzega, że może dojść do nowej ofensywy wspieranych przez Rosję separatystów. Że ilość wojsk Rosyjskiej Federacji. Liczba wojsk rosyjskich w pobliżu granicy z Ukrainą i liczba oddziałów na terytoriach okupowanych dziś jest bezprecedensowa. Od sierpnia ubiegłego roku nigdy nie było takiej liczby wojsk rozmieszczonych w pobliżu naszych granic. Minionego roku takiej ilości wojsk nie było blisko naszych kordonów. Władimir Putin w ostatnim wywiadzie dla Corriera della Sera uspokajał, że nie trzeba bać się Rosji. Rosja nie rozmawia z nikim tonem konfliktu, stwierdził. Prezydent Putin mówi, że owszem, Rosjanie są na Ukrainie Wschodniej, ale nie ma tam rosyjskich wojsk. Co demontują zarówno wywiady państw zachodnich, jak i media, pokazując jasno, że separatyści są wspierani przez wojska rosyjskie.
przyznaje dr Lech Jańczuk. Rozpoczynający się dzisiaj w Bawarii dwudniowy szczyt G7 może zakończyć się złymi wieściami dla Władimira Putina. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował do państw grupy G7 o wspólny głos w sprawie sankcji nałożonych na Rosję. Musimy dzisiaj potwierdzić jedność grupy G7 na temat polityki sankcji. W obecnej sytuacji, jeśli w ogóle należy rozpocząć dyskusję na temat zmiany sankcji, to tylko po to, żeby je zaostrzyć. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Decyzja w sprawie utrzymania unijnych restrykcji nie należy co prawda do G7, ale można się spodziewać rozmów o politycznej woli, by podjąć taki krok, uważa dr Andrzej Zapałowski. Zapadną decyzje o woli sankcji, a o samych sankcjach nie zapadną, ponieważ te państwa będą musiały mieć zgodę, zwłaszcza Unia Europejska będzie musiała mieć zgodę wszystkich członków Unii Europejskiej. Unijne sankcje gospodarcze nałożone na Rosję wygasają w przyszłym miesiącu. Przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili w marcu, że zostaną one utrzymane do czasu pełnego wdrożenia porozumienia o zawieszeniu broni na wschodzie Ukrainy, uzgodnionego w lutym w Mińsku. Walki o Marinkę pokazały jednak, jak wielką iluzją było to porozumienie. Myślę, że wykluczenie na trwałe Rosji z grupy G7 byłoby słusznym posunięciem. Jednocześnie by pokazało, że Zachód jest w tej sprawie zdeterminowany, że nie ustąpi i że to Rosja musi dostosować się i zmienić swoją agresywną politykę na Ukrainie. Rosja od czasu aneksji ukraińskiego Krymu i zaangażowania się w konflikt w Donbasie została wykluczona z obrad grupy G7. To nie jest tylko taki gest, czy też takie pogrążenie palcem. Tego rodzaju rozwiązania bardzo się odbijają od razu, ekonomicznie. Przekładają się nie tylko na ruble, ale dolary, euro czy funtów. Funty ze szkodą oczywiście dla Rosji, czyli to nie jest tylko kwestia prestiżowa. Rosja już teraz płaci coraz większą cenę za rosnącą izolację, która jest efektem sankcji nałożonych przez Zachód. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w 2015 roku PKB Rosji zmaleje o 3%. 109 dni protestują rolnicy w tak zwanym Zielonym Miasteczku przed kancelarią premier Ewy Kopacz. Rząd cały czas pozostaje głuchy na ich postulaty. Dziś gospodarzy odwiedził prezydent-elekt. Andrzej Duda dziękował rolnikom za udzielone wsparcie i deklarował, że będzie walczył o interesy polskiej wsi. Prezydent-elekt został powitany starą polską tradycją, chlebem i solą. Tradycyjnie polscy rolnicy witają pana chlebem i solą. To między innymi wśród rolników Andrzej Duda zdobył najwięcej głosów. Polska wieś udowodniła, że czeka na zmiany. Jestem tutaj po to, żeby w ten bezpośredni właśnie poprzez to spotkanie podziękować za wsparcie. Gospodarze liczą, że w końcu nastąpią zmiany. Dosyć obłudy, kłamstwa i złodziejstwa. Tyle afer, tyle wszystkiego. Wszystko przeszło bokiem. Prezydent elekt zapewniał dziś rolników, że dotrzyma złożonych przez siebie obietnic w czasie kampanii i w pełni popiera wszystkie rolnicze postulaty. Wierzę w to, że wszystkie te moje zamierzenia, które sprowadzają się do tego, żeby w Polsce wreszcie można było żyć łatwo, normalnie, tak jak młodzi ludzie, którzy dzisiaj z Polski wyjeżdżają, bo takie właśnie normalne życie znajdują gdzieś na zachodzie Europy. Żeby takie życie możliwe było w Polsce i żeby po prostu nie było u nas głodnych dzieci. A dzisiaj jest ich najwięcej właśnie na polskiej wsi. Rolnicze postulaty, jak podkreślają gospodarze, są ciągle ignorowane przez rząd PO-PSL. Przede wszystkim obrona polskiej ziemi, ale oczywiście poprawa warunków opłacalności produkcji, czyli produkcji mleka, produkcji wieprzowiny i wielu innych branż, tych, które są żywotnym interesem rolników pracujących, żyjących na wsi. Bo jeżeli to nie nastąpi poprawa tych warunków, to wkrótce rolnicy niestety będą bankrutować. Gospodarze podnosili wiele problemów, w tym między innymi to, że są karani za to, że protestują, walcząc o należne im prawa. Wielu z nich otrzymało mandaty i straciło prawo jazdy. Jesteśmy wszyscy prawie rolnicy karani za nasze blokady teraz, które były w lutym i w marcu. Po prostu jesteśmy wzywani do sądu i płacimy kary. To bez wątpienia symboliczna wizyta. Pan Andrzej Duda jako kandydat na prezydenta przyszedł, przywitał się tu z rolnikami w
wtedy, kiedy jeszcze były notowania takie, że nie było szans na wygranie wyborów. Tak przynajmniej mówiono. I przyszedł w tej chwili im podziękować za wsparcie. I równocześnie podziękował im za to, że tu stoją, za to, że bronią polskiej ziemi, polskich lasów, że bronią naszej ojczyzny. Czy rząd PO-PSL w końcu zajmie się sprawami rolników? Po 100 dniach protestu z gospodarzami 28 maja spotkała się premier Ewa Kopacz. Spotkanie to pokazało jednak, że szefowa rządu przed wyborami parlamentarnymi chce uniknąć dalszych oskarżeń o brak dialogu i arogancję. Tym bardziej, że Bronisław Komorowski w wyborach prezydenckich dostał od wyborców czerwoną kartkę. Bez ujawnienia dokumentów, które przekazałem CIA, nikt nie zrozumie w pełni mojej misji, podkreślał wielokrotnie pułkownik Ryszard Kukliński. Dlatego dr Jerzy Bukowski zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej, aby ten wystąpił do CIA o odtajnienie oryginalnych dokumentów przekazanych przez pułkownika. Ujawnienie wszystkich dokumentów, które Ryszard Kukliński przekazał Amerykanom, jest kluczowe, aby zrozumieć jego samotną misję, wskazuje dr Jerzy Bukowski, były reprezentant prasowy pułkownika i przedstawiciel Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. To są dokumenty, które, jak zresztą przyznają szefowie CIA, pozwalają potwierdzić opinię jednego z szefów agencji, Williama Casey'a, że nikt w ciągu ostatnich 40 lat nie zaszkodził komunizmowi tak jak pułkownik Ryszard Kukliński. Dr Jerzy Bukowski zwrócił się z prośbą do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Łukasza Kamińskiego, aby ten wystąpił do amerykańskiej agencji wywiadowczej o odtajnienie wszystkich dokumentów przekazanych przez pułkownika Kuklińskiego. Że bez odtajnienia tych dokumentów część Polaków będzie nadal uważała, że pułkownik Kukliński, no jeżeli nie był zdrajcą, to przynajmniej był postacią kontrowersyjną. Jeżeli te dokumenty zobaczymy, to okaże się to, o czym Amerykanie wiedzą od samego początku, że był to jeden z największych bohaterów nie tylko w skali Polski, ale w skali światowej. Ryszard Kukliński przekazał Amerykanom szczegółowe plany strategiczne Moskwy, które przewidywały trzecią atomową wojnę światową. Waszyngton dzięki pułkownikowi Kuklińskiemu miał dostęp do informacji o najnowszych rodzajach broni i elektronicznych systemach bojowych, również tych satelitarnych, którymi dysponowała Armia Czerwona. Był on jednym z tych, ale najważniejszych, dzięki którym nie doszło do III wojny światowej gdzieś między rokiem 1972 a 89. 89, chociaż pułkownik ewakuowany z Polski był w listopadzie roku 81. W utajnionych przez CIA dokumentach na pewno znajduje się wiele ciekawych informacji. Mogą w tych dokumentach na przykład być niezwykle ciekawe charakterystyki dowódców Układu Warszawskiego, czyli sowieckich generałów, które, nie wahałbym się stwierdzić, że mogą mieć także znaczenie dzisiaj, biorąc pod uwagę zwłaszcza do pewną jednorodność szkolenia wojskowego, która zresztą jest dziś pewnie kontynuowana w innych zupełnie warunkach Federacji Rosyjskiej. Za swoją heroiczną postawę ochrony ojczyzny przed całkowitym atomowym zniszczeniem Kukliński został skazany na karę śmierci, zdegradowany i pozbawiony praw publicznych. Musiał uciekać z Polski i przez wiele lat się ukrywać. Jego synowie zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Pułkownik Kukliński został uniewinniony i zrehabilitowany dopiero w 1997 roku. Pytanie, czy na ujawnienie całej prawdy o jego bohaterskiej misji trzeba będzie też tak długo czekać. W Warszawie odbyły się dziś centralne obchody Święta Dziękczynienia. W tym roku odbywało się ono pod hasłem Królowo Rodzin, dziękujemy, zawierzamy. Tegoroczny obchód Dnia Dziękczynienia zbiegły się z zakończeniem peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po archidiecezji warszawskiej. Rano z placu Piłsudskiego wyruszyła procesja z kopią cudownego wizerunku, która dotarła do świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Tam w południe mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. W koncelebrze uczestniczyli przedstawiciele Episkopatu Polski. W homilii prymas Polski wskazał, że rodzina współcześnie jest spychana na margines, a tylko ona jest gwarantem trwałych więzi społecznych. Jest ona szkołą i gwarancją dobra wspólnego. Nie możemy pozwolić na próby zrównania małżeństwa i rodziny z takimi formami wspólnego życia, które nimi nie są, mówił prymas Polski. Ksiądz arcybiskup podkreślił, że dramat rodziny rozpoczyna się wtedy, gdy traci ona z oczu Chrystusa. Błagamy Cię o to za pośrednictwem Maryi, Królowej Rodzin, aby Kościół w naszej ojczyźnie
i pośród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny. Po mszy świętej ksiądz kardynał Kazimierz Nycz odmówił akty zawierzenia Bożej opatrzności, powierzając Bogu przez ręce Maryi wszystkie polskie rodziny. Zawierzamy Ci polską młodzież, by nie bała się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem, czy to w życiu małżeńskim, czy też na drodze życia kapłańskiego bądź zakonnego. Ulicami wielu polskich miast przeszły dziś marsze dla życia i rodziny. Uczestniczyły w nich całe rodziny, zarówno starsi, jak i młodsi. Manifestacje te są wyrazem przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku do ludzkiego życia. Dzisiejsze marsze dla życia i rodziny to kontynuacja tych, które odbyły się w minioną niedzielę w ponad 140 polskich miastach. Radośnie, rodzinnie i kolorowo. Tak było dziś w Gdańsku, gdzie przeszedł już 6. archidiecezjalny marsz dla życia i rodziny, mówi Waldemar Jaroszewicz, organizator manifestacji. Życie, które daje tyle radości, mimo że jest czasami trudne, ale to pozytywne nastawienie w stosunku do rodziny właśnie tak powinniśmy manifestować. Takie spotkanie jak to dzisiejsze w Gdańsku to wielka manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku do ludzkiego życia. Akcentuje ksiądz biskup Wiesław Szlachetka. O tym, że życie jest najwyższą wartością, że jesteśmy po stronie życia, że mówimy w życiu tak, chcemy publicznie wypowiedzieć i do tego wspólnego mówienia życiu tak chcemy zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli. Podczas marszu zbierano podpisy pod inicjatywą ustawodawczą zakazującą w Polsce tak zwanej aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych. Za nasze pieniądze podatników dzieci są ciągle w naszym kraju mordowane w szpitalach legalnie. Mówię, matka nie musi zabijać swojego dziecka, może je zostawić, jeśli go nie chce wychować. Po prostu może dać do adopcji. Nie ma takiego obowiązku. Po co zabijać, kiedy można dziecko uratować i mieć spokojne sumienie i oszczędzić sobie syndromu postaborcyjnego. W marszu uczestniczyły wielopokoleniowe rodziny. Babcie, dziadkowie, rodzice z dziećmi, matki w stanie błogosławionym, a także ludzie młodzi. Myślę, że to jest bardzo potrzebne, żeby dzisiaj wychodzić na ulicę, mówić o tym głośno. Szczególnie jeśli inne środowiska równie głośno skandują przeciwko temu. Uznałam to za stosowne, tu przyjechać, przyjść i bronić się właśnie wartości takiej, taką jaką jest rodzina. Nie jesteśmy tylko ludem zamkniętym w kościele, potrafimy wyjść na ulicę, wyśpiewać co nam na sercu leży, a dobro najmniejszych osób jest nam bardzo bliskie. Swoje poparcie dla życia i rodziny wyraziły także matki z domu samotnej matki w Gdańsku Matemblewie, które przyszły na marsz z siostrą Samuelą, posługującą w tej placówce. Chcemy dzisiaj powiedzieć wszystkim, uczestnicząc razem z naszymi mamami, dziećmi na tym marszu, że jesteśmy za życiem, że bronimy tego życia, że chcemy, żeby to życie się rozwijało i było kochane przez innych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Marsze dla życia i rodziny przeszły dziś także ulicami m.in. Kluczborka, Kutna, Mrągowa, Skierniewic, Starogardu Gdańskiego, a także Tomaszowa Lubelskiego, Sokołowa Podlaskiego, Wodzisławia Śląskiego, Zgierza czy Ząbkowic Śląskich. 45 ofiar śmiertelnych i 100 rannych w Jemenie po nalotach saudyjskiej koalicji to najnowszy bilans walk Arabii Saudyjskiej i jej arabskich sojuszników przeciw ugrupowaniu Huti w Jemenie. Lotniczą operację przeciwko Huti Arabia Saudyjska prowadzi od 26 marca bieżącego roku. Bojownicy Huti stali się celem nalotów po tym, jak wygnali z Jemenu prezydenta tego kraju, Abd al-Rab Mansura al-Hadiego, który obecnie ukrywa się właśnie w Arabii Saudyjskiej. Huti, lojalni wobec byłego prezydenta Ali Abdullaha Saleha, są wspierani przez szyicki Iran, a prezydent Hadi przez sunnicką Arabię Saudyjską i kraje Zatoki Perskiej. Niestety, podczas nalotów giną też cywile. Spaliśmy na trzecim piętrze i nagle usłyszałem samolot nad głową. Pierwszy pocisk uderzył na rogu, następnie samolot zawrócił i uderzył na południe, a potem w centrum skupiska mieszkalnego. Władze Arabii Saudyjskiej podały wczoraj, że zestrzeliły rakietę Scud wystrzeloną z terytorium Jemenu przez szyickich bojowników z ruchu Huti, przeciwko którym Riad prowadzi ofensywę. Rakieta została zestrzelona przez zestaw obrony powietrznej Patriot w pobliżu miasta Hamis Mushayt, położonego na południowym zachodzie Arabii.
Arabii Saudyjskiej. Niezwykła akcja na Morzu Śródziemnym. Włosi, Brytyjczycy, Irlandczycy i Niemcy we wspólnej akcji uratowali prawie 3,5 tysiąca uchodźców dryfujących w pobliżu wybrzeży Libii. To jedna z największych operacji ratowniczych w Cieśninie Sycylijskiej. Uchodźcy zostali wyciągnięci z 6 pontonów i 9 drewnianych łodzi. O kryzysowej sytuacji na Morzu Śródziemnym jako pierwsza powiadomiła załoga okrętu brytyjskiej marynarki wojennej. Rząd w Londynie oddał tę jednostkę do dyspozycji unijnej operacji Tryton, polegającej na patrolowaniu wód i ratowaniu imigrantów. Do ratujących uchodźców Brytyjczyków dołączyła natychmiast włoska Straż Przybrzeżna i marynarka wojenna oraz załoga okrętu z Niemiec. To wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.